Hej, cześć, siemaneczko, witam serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj dalsza część odcinka dotycząca poradnika, tego mini poradnika dla takich nowych graczy, uczestników właśnie serwera, graczy i tak dalej. Wyciszmy sobie te dźwięki. Mianowicie, co dzisiaj będę wam pokazywał. Chcę wam dzisiaj zaprezentować, gdzie kupię swoją pierwszą furę. To po pierwsze, gdzie kupię pierwszą furę. Ogólnie wszystkie miejscówki typu właśnie cyganów, wszystkie giełdy i tak dalej. A więc zainteresowani? Zapraszam was na odcinek. A więc dobra, pierwsza miejscówka znajduje się w Las Venturas, w sumie dwie miejscówki. Trzy ważne miejscówki dotyczące pojazdów, które znajdują się w Las Venturas, już wam prezentuję. Myślę, że odcinek dzisiaj będzie dość pocięty, bo nie będziemy jeździć w tej weftę tak naprawdę całego San Andreas przejeżdżać. Chociaż ostatnio trochę żeśmy tak pojeździli. Nie powiem, że nie. Ale w sumie odcinek fajnie się przyjął. W ogóle ostatni odcinek mega się fajnie przyjął. Ten odcinek, jak już niektórzy mogą wiedzieć, nagrywam zaraz po livestreamie. Piątkowym. Tak, w piątek był livestream. Znowu sobie rozpierdzieliłem drzwi. Super. Dobra, opłaćmy sobie tylko parking. Już wam prezentuję tutaj pierwszą giełdę. Tak jak mówię, poradnik bardziej taki dla początkujących graczy. Wchodzący właśnie w świat San Andreas, MTA i For Life'a całego. A więc już on go tu prezentuje, tą giełdę. Pierwsza giełda, nie wiem czy będzie się widzieć na mapie, raczej nie, ale przeważnie każdy wie gdzie to jest. Jak na każdym serwerze. Tutaj macie pierwszą giełdę. To jest giełda do 250k. Od 25 do 250 tysięcy. Tutaj na tej giełdzie możecie sobie zakupić pojazd, raczej już któryś z kolegi tak naprawdę. Osobiście sam stacjonuję tu najczęściej, auta w moim przedziale cenowym. Także co, zbieramy się i lecimy chyba już na kolejną giełdę. W sumie ja teraz salon wam pokażę, bo tutaj niedaleko giełdy jest salon samochodowy. To w sumie nawet chyba nie będę robił wam cięcia, bo to chociaż nie, zrobimy cięcie. Także zaraz jestem. Okej, już jesteśmy, a owy salon znajduje się nieopodal właśnie tamtej giełdy. Tutaj macie parking. Parkujecie sobie furkę. Tutaj jest, o ile dobrze pamiętam, samochody terenowe. Tutaj macie salon z pojazdami terenowymi i quadem. Quad jest za 28 tysięcy. Mesa 40, a zresztą zobaczycie sobie sami. Tutaj mamy off-road, road, coś tam. Taki właśnie ładny salonik. Już całego, nawet nie wiem kiedy go zniszczę. Chyba na tym wjeździe do na tą giełdę, na tamtą poprzednią. I ostatnią miejscówką, która jest dosyć ważna, jeżeli już trochę siedzicie na serwerze, jest giełda już bez limitu. Sprzedajecie tam auta od 250 tysięcy. Limitu tam górnego nie ma, możecie sprzedać za grube miliony fury. Tam już naprawdę fajne cacka idzie dorwać. Tylko no trzeba mieć tam pieniądz, żeby tam zaszaleć. Tak naprawdę. Także nie każdy sobie może na tą giełdę pozwolić. A ci, którzy mogą sobie pozwolić, oczywiście już chyba takiego poradnika nie potrzebują. Ale myślę, że odcinek też chętnie obejrzą. Bo czemu nie? O, tutaj już nawet bez cięcia było. Tutaj mamy kolejną giełdę. Właśnie do... Tutaj macie, przy każdej giełdzie jest tabliczka. Od 250 tysięcy. Sobie wjeżdżacie. Parking macie tutaj po prawej stronie zaraz, za wjazdem. Parkujecie sobie furkę. Tu też trzeba opłacić. Tutaj zrobimy krótkie cięcie, bo ktoś się tam do mnie dobija. Dobra, a więc jesteśmy tutaj już na giełdzie. I możecie tutaj właśnie, jak mówiłem, zakupić pojazdy od 250 tysięcy. Tutaj właśnie komet. Mega mi się podoba ten komecik. Kurde, tak się zastanawiam nad nim, szczerze mówiąc. To jeszcze muszę odpisać, bo sprzedaję aktualnie Sancheza. Z tapem 150, 160. O, coś takiego. No, także wpadnijcie sobie na tą giełdę. Pooglądajcie sobie fajne furki, bo naprawdę fajne fury można dorwać. Oczywiście za odpowiedni budżet.
Tutaj chyba kolejne krótkie cięcie zrobimy, bo może mi się uda sprzedać nawet Sancheza. Ale zaraz zobaczymy, jeszcze napiszemy. Za 37 tysięcy mu napiszemy, a jak nie, to spadamy. 35 to troszeczkę za mało. Za 37 jestem w stanie go, szczerze mówiąc, oddać. No ale chyba kolega się nie zgodzi. Cztery, sześć, trzy. O, może się uda. Także za moment wracam. Okej, okay, a więc sprzedajemy jeszcze na odcinku Sancheza za 37 tysięcy. Okej. Okay. Także ciekawy odcinek, myślę. Udało nam się jeszcze sprzedać Sancheza. Dzięki. 37 koła do banku. Nie pokażę wam, ile konkretnie w banku leży, bo to będzie na następny projekt. A my co? My lecimy do kolejnego miasta. Teraz sobie podlecimy do LS. Także kolejne cięcie, myślę, bo nie będę was zarządzał drogą tam. Okej, okay, a pędząc tak do LS-a, pokażę wam jeszcze tutaj cygana. Cygan jest w Montgomery. Tutaj jest w sumie taki pośredni. Ani tutaj nie auta, ani drogie, szczerze mówiąc. Takie właśnie pośrednie. Idealne według mnie na pierwszy samochód. Bo nie opłaca się kupować tych tanich takich pereniali, Waltonów i Manan. Od razu sobie lepiej przyjechać tu, jak chcecie kupić sobie auto właśnie od cygana. Tutaj macie auta typu właśnie Greenwood. Greenwooda tu macie, co wy tutaj jeszcze macie? Reginka tam stoi. Tutaj macie Glendale. Walton to akurat nie. Esperanto jakieś chyba. Willarda. No i tutaj w ogóle stoi parę ładnych furek. W sensie ładnych. Fajne takie podprojekty, szczerze mówiąc. Takie, wiecie, dać upatrzy i to już fajnie będzie wyglądać. Szczerze mówiąc, według mnie. Teraz sobie skoczymy, myślę, do kolejnego cygana, który znajduje się nieopodal. Nieopodal, w sumie bliżej SF-a. No, także widzimy się za momencik, jak już tam dojadę. No, my tutaj już dojeżdżamy. Następny cygan znajduje się nieopodal właśnie tutaj lotniska San Fierro. Znajduje się on właśnie tutaj. To jest ten, o którym przed chwilą mówiłem, że nie opłaca się kupować, szczerze mówiąc, tych furek. Tutaj, jak widzicie, macie Waltony, właśnie jakieś Mumbimy, no i Mananki, Pereniale też się trafią. Także tutaj nie polecam sobie właśnie brać żadnych wozów. Są to takie, wiecie, najniższy poziom auta tak naprawdę. Według mnie nie ma co w takie inwestować. Lepiej sobie kupić coś, choćby tego Greenwooda. Greenwood, fajne autko, fajnie wygląda już, a nie taki szczur, szczerze mówiąc. Następny z salonu, tym razem salon. Jest jeszcze jeden cygan, ale to już polecimy za momencik. Kolejne z salonów tutaj znajdują się w San Fierro. Tutaj mianowicie są... Ile? Trzy. Znajdują się tutaj trzy salony. Jeden z motocyklami, do którego właśnie zmierzamy. Zaraz wam pokażę salon właśnie z motocyklami. Tutaj myślę w sumie nad zakupem pewnego. W sensie nie wiem, czy on tu jest, ale nad pewnym motocyklem będę myślał, bo właśnie jak widzieliście FCR Sancheza sprzedałem właśnie na odcinku teraz przed chwilą. A tu znajdują się tak, mamy akurat tylko Wi-Fi'era aktualnie i Sancheza 1.6. Nie ma za dużo z asortymentu, wykupione właśnie zostały. No, a więc lecimy sobie chyba dalej. Dalej jest w sumie niedaleko, bo kolejny znajduje się tutaj na... Kurde, ale mnie wywaliło. Za niski ten sultan jest. Tutaj na Doherty. I już zmierzamy do tego na Doherty. Ogólnie myślę, że paru osobom się może przydać taki odcinek. Ze dwie osoby mnie prosiły w prywatnej wiadomości, że coś takiego zrobić, pokazać. Sam słyszałem, że paru was w ogóle zaczyna gierkę od tych moich odcinków. Także mega mi miło. Tutaj mamy... takie auta średniej klasy, powiedzmy. Nazwijmy to średniej klasy, tak okolice stówki. Tutaj też się Felcer respi, tyle wiem. Rzadko byłem właśnie w tych salonach. A więc skoczymy sobie jeszcze tylko
do jednego salonu właśnie tutaj w San Fierro. Tu już myślę, że będzie kolejne cięcie, bo kawałek jednak drogi jest. A po prostu nie chcę was zanudzać, chcę, żeby ten odcinek był treściwy i posiadał tylko ważne informacje. My już tutaj dojeżdżamy do danego właśnie salonu. Tutaj mamy salon, w ogóle został tu zmieniony asortyment, jak mówiłem w którymś tam z poprzednich odcinków. Mamy tutaj samochody teraz klasy wysokiej, tak zwanej, czyli tutaj mamy Sentinela za 160 tysięcy STD, Blade'a właśnie. Tutaj gdzieś się respi Elegy, na pewno jest tutaj, w sensie tu macie jeszcze Deluxo, nie wiem czy tutaj, Broadway, tutaj macie jeszcze, co to jest, Stinger, dobrze mówię? Tak, Stinger i Infernus 3 miliony, także masa kasy, tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, co praktycznie mam. No, także jeszcze troszeczkę mi brakuje do tego Infernusa, w sensie wymarzonego. O Infernusie nie marzę, bardziej marzę o właśnie o Turismo. Turismo mi się o wiele bardziej podoba, o policja. Myślę, że nas gonią już. Następnym miejscem, które mam wam do zaprezentowania, jest Cygan, który znajduje się w Bayside Marina. Tam już jest taki konkretny Cygan. Ten Cygan mi się w sensie podoba. Auta ma w sumie najlepsze. Takie już, które wam polecam. Tamtego Cygana tak naprawdę jako jednego mogę tak bardziej polecić. Stąd można wziąć sobie furkę, zrobić jakiś fajny projekcik, jakoś to ogarnąć w sensowny sposób. Tak szczerze mówiąc, zapłaćmy sobie za bramki i lecimy sobie właśnie do tego Bayside. Okej, my już na miejscu. Co my tu mamy tak naprawdę? Mamy Tahomę, która jest mega na hydrze. Takie autko, szczerze wam powiem. Tutaj jest... Słuchaj, jak on się nazywał teraz? Stratum. Stratum tu jest mój wymarzony Stanier, dobrze mówię? Stanier? Tak, Stanier. Kiedyś tego Staniera zrobię, obiecuję. Mesket, tutaj mamy jeszcze Journeya. I tutaj też się chyba respi Sanchez 1.4, właśnie tak jak sprzedałem. No i mamy jeszcze... Jak on się nazywał? Washington, tak. Mamy jeszcze Washingtona. Dobra. A więc ostatnie, co nam zostało, myślę. Chyba o niczym nie zapomniałem, jeszcze tak sprawdzę. Tak, to giełdy właśnie San Fierro i jeszcze salon LS. W sumie tam ostatnim, to chyba jeszcze tylko jeden salon jest. Tak mi się wydaje. Tak, jeszcze jeden salon, tylko LS. Także widzimy się tutaj już na giełdach właśnie w San Fierro. No i jeszcze tego brakowało. Patrzcie na to. O, wjechałem w dziurę przez przypadek i opona strzeliła. Kurde, jeszcze kolejne wydatki. Muszę lecieć sobie na wulkanizację. Także, no, tak jak mówiłem, widzimy się dopiero na tych giełdach. Brakowało mi słowa. Także, momencik. Dobra, naprawiliśmy sobie opony. Także lećmy już do tego. Kurde, znowu mi słowo wyleciało z głowy, masakra. Na tą giełdę. W sumie to dwie giełdy, bo tu znajdują się dwie giełdy. Jedna dla takich mega, mega tanich samochodów typu Walton, właśnie Manana, co tam jeszcze jest, Manana Perennial, coś tego typu. A druga dla takich troszeczkę lepszych, jest dla aut takich jak mieliśmy w Montgomery. Tak, oto tu jest ta giełda. Tylko tutaj znaleźć miejsce parkingowe. Dobra, udało się dorwać. Zaparkujmy sobie i przejdźmy do prezentacji giełdy. Tutaj znajdziemy auto takie jak właśnie Tampa, Cadrona, jakieś Clovery, właśnie Ranchery. Tego typu pojazdy. Też mega fajne na projekcik. Na przykład taki Solair. Też mega fajne autko. Fajnie to wygląda. No, także tu myślę, że jak będziecie jednymi właśnie z początkujących graczy, tutaj najwięcej czasu spędzicie. Tutaj też jest idealna giełda do handlu. Tymi samochodami naprawdę można fajnie pohandlować. Ja osobiście nie handluję, inni handlują. To już jak kto woli. No, trzeba się po prostu znać na cenach, żeby nie wyjść na ten przysłowiowy minus.
No i ostatnia giełda. W sumie tak, w sumie ostatnia to jest giełda. Znajduje się nieopodal właśnie tej giełdy. Dokładnie naprzeciwko. Jest tutaj właśnie ta giełda tanich pojazdów. Jak widzicie, same manany, pereniale, waltony i tak dalej. No, także tutaj macie coś tego typu. Tutaj jest dosłownie mega tanio. Porobicie chwilę na tej kopalni tak naprawdę i możecie sobie pozwolić na taką furę. Nie no, żartuję. Akurat nie polecam tych samochodów. Są mega wolne, mega słabe i tak naprawdę nie warte swojej ceny. Jak ktoś chce dla beki zrobić projekt, to oczywiście propsuje, sam myślę nad takim czymś, ale no, auto na co dzień odpada totalnie. Polecam wam już tamtą giełdę, dorobić sobie te 10-15 tysięcy i jednak pójść na tamtą giełdę obok. No, a więc został nam co? Salon Los Santos. Także widzimy się właśnie w tym salonie. No, także my już dojeżdżamy do ostatniego z salonów znajdującego się właśnie w Los Santos. Tutaj, dobrze trafiłem? Tak, dobrze trafiłem. Znajduje się on niedaleko przechowywalni właśnie Los Santos. Co to za drobę FPS-ów? Ja pierdzielę. A coś wgrywali chyba. Albo i nie? Masakra. Na takim kompie coś takiego? Nie do pomyślenia, ale no to jest całe uroki właśnie... całe uroki MTA. Zostawmy sobie furę. No i dobra, przejdźmy. Mamy tutaj samochody elektryczne. Pojazdy właśnie elektryczne, które charakteryzują się tym, że nie da się ich ulepszyć. Mianowicie nie da się ulepszyć tego silnika elektrycznego. O ile dobrze mi wiadomo, te samochody szybciej jeździć nie będą. Także no też tak średnio. No, tutaj macie na przykład Huntleya 2.0. Fajne autko, no tylko szkoda, że jest silnik elektryczny. Także no... Taki ból. Spoko autka, no tylko tyle, że te elektryki. No i myślę, że pokazałem wam wszystko. Takie podstawy totalne giełd, salonów i cyganów. Gdzie możecie sobie kupić pierwszą furę, kolejną, co i jak mniej więcej. Bo w sumie czekam na autko. Niektórzy, co byli na streamie, wiedzą, że planujesz kupić auto. Nie wiedzą też, jakie konkretnie. Także nic was nie ominęło. Ja myślę, że autko pojawi się już, powinno się pojawić w przyszłym odcinku, tak jak wam mówiłem. Także dzięki wam wielkie, że byliście. Odcinek no trochę chyba zajmie, jak patrzę, tu mam 30 prawie minut surówki. Także trochę chyba wyjdzie. Już nie mówię, że króciutki. No, nie przedłużam już więcej. Pamiętajcie o łapce w górę. Oczywiście chodzi tutaj o konkursik, łapka w górę, komentarz i subskrypcja, a my przechodzimy już do losowania zwycięzcy poprzedniego konkursu. Ok, a więc widzimy się tutaj już po krótkiej przerwie. Jak widzicie, 94 łapki. Boom, tyle. Dobiliśmy w ogóle 200 subskrypcji. Dzięki wam wielkie też za to. Mega odcinek się przyjął. Skopiujmy sobie to. Wrzućmy sobie do random pickera. Komentarzy. 29 komentarzy. I co? I lecimy. W dzisiejszym odcinku wygrywa... Kto tu wygra? Harnaś. No, także Harnaś. Link w w opisie. Link w opisie dokładnie. Tam masz link do mojego forum. Tam się zgłoś po wygraną. A ile wygrałeś? Już ci mówię. 94 łapki. Wrzućmy sobie to do kalkulatora. 94 łapki. Podzieli na 3. 3100 PLN-ów. Także co? Zapraszam cię do kontaktu. Dzięki wam wszystkim wielkie, że byliście. To było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Trzymajcie się. Cześć.